te Prusy, które wchodzą w rewolucję Wiosny Ludów w 1848 roku, one de facto już przeszły tą zasadniczą rewolucję pod patronatem monarchii. W momencie, kiedy następują demonstracje radykałów, nie tyle liberałów, co radykałów w marcu 1848 roku w Berlinie, to niezachwiane są te filary monarchii, to znaczy aparat urzędniczy, wojsko, a społeczeństwo już właściwie jest rewolucją nasycone przed rewolucją. No właśnie, czyli wygląda na to, że rodzina panująca to pierwsi w kraju rewolucjoniści, natomiast radykałowie to ludzie, którzy chcą zjeść owoce rewolucji, czyli jakby wyrwać z rąk rodziny panującej i skonsumować do spółki z kimś być może, a być może sami. Albo tacy, co dopiero uważali, że trzeba zasadzić tą roślinkę, która po iluś latach wyda owoce, o których mowa. No tak. Ale ta roślinka już dawno była zasadzona i owoce już były zbierane. No ale to jest taki bardzo, bardzo znamienny przykład tego, co Chesterton napisał, że są ludzie, którzy wielbią intelekt i są ludzie, którzy jego używają. Bo od aparatu skarbowego to się zaczęło. Też piszę w tej książce o tym, jak tak zwany wielki elektor, Fryderyk Wilhelm Hohenzollern, ten z czarnych chmur dla niezorientowanych, panujący w latach 1640-1688, jak on budował podstawy swojej władzy absolutnej, czyli tej władzy, która rzeczywiście, jak to mówiono potem w XIX wieku, sam Bismarck o tym mówił, Rocher de Bronze była, czyli taką skałą z brązu, fundamentem. Otóż tym fundamentem były komisariaty wojenne, czyli urzędnicy podlegli bezpośrednio elektorowi, których jedynym zadaniem była sprawna egzekucja podatków. Dlaczego komisariat wojenny? Ponieważ oni zostali wprowadzeni w okresie potopu. Wtedy, kiedy rzeczywiście Fryderyk Wilhelm Hohenzollern, czyli ten wielki elektor, stał się tym jedynym prawdziwym zwycięzcą potopu. Ani Karol Gustaw, ani tym bardziej Jan Kazimierz, ani Duńczycy, ani Rosjanie. Potop wygrali Prusacy, to znaczy Hohenzollernowie, a konkretnie wielki elektor. On po pierwsze dlatego, że wyzwolił się spod zależności lennej od korony polskiej jako książę pruski, ale przede wszystkim też dlatego, że wyzwolił się od zależności wobec stanów pruskich, czyli tej szlachty pruskiej w księstwie pruskim, która zerkała na koronę, widząc, że tam szlachta ma dużo do powiedzenia, o wiele więcej niż w Prusach na pewno. Ale jak on ją spacyfikował? Właśnie przez komisariat wojenny, przez twardą egzekucję podatków. On wprowadził, jak miał już te podatki, mógł finansować wojsko. 20 tysięcy wojska zaciężnego, które on wprowadził w księstwie pruskim w okresie potopu, sprawiło, że ten mechanizm już się nakręcał, ponieważ to wojsko już dodatkowo wspomagało swoją obecnością rygor podatkowy, którą egzekwowali komisarze wojenni, a egzekwowali brutalnie, bo jak na przykład mieszczanie Królewca się ociągali z podatkami, no to wchodził regiment dragonów, ściągali dachówki. I to był argument do tego, żeby jednak podatek dla jegomości elektora brandenburskiego uiszczać w terminie. Już każdy był grzeczny. Potem utworzono generalny komisariat wojenny, potem generalne dyrektorium i tak to szło. I tą machinę administracyjno-podatkową przede wszystkim odziedziczył Fryderyk Wilhelm I, Fryderyk II, zwany Wielkim, którzy już stworzyli na podstawie tego, jeszcze bardziej usprawnili, co umożliwiło stworzenie armii. I te podstawy, to znaczy aparat urzędniczy, zwłaszcza administracja skarbowa, pozostała nienaruszona w momencie wstrząsów wywołanych Wiosną Ludów i przetrwała do lat 50., 60. XIX wieku w tym właśnie stanie nienaruszalności, to znaczy lojalności wobec korony pruskiej i na tym bazował Bismarck. Liberałowie, deputowani liberalni, którzy w latach 1862-66 nawoływali pruską ludność do bojkotu podatkowego, żeby występować przeciwko państwu Bismarcka. Brakowało tylko koszulek, no płaćcie podatku z taką czcionką. No to wszystko trafiało w próżnię, ponieważ, no, że tak powiem, w kulturze pamięci poddanych pruskich było to, że podatki trzeba płacić, bo jak nie zapłacimy, to zdejmą dachówki. No.
trzeba czytać mapę, a właśnie Prusacy mieli to do siebie, że umieli czytać mapę. U nas, jak się niekiedy analizuje historię polityczną Polski, zwłaszcza od mniej więcej od XVI wieku, to jakby mapa była przedmiotem tajemnym i zupełnie zakrytym przed naszymi statystami, że na przykład nie dostrzegli, że fakt, że jest Księstwo Pruskie i Brandenburgia, a pośrodku nasze Pomorze, będzie skłaniać tych, co mają Prusy i Brandenburgi, żeby połączyć się w jedną całość. To jest zdumiewające, to prawda. Wiele razy w przypadku liberałów, nie tylko pruskich, się człowiek zastanawia, że jednak to rozróżnienie Chestertona na ludzi, którzy uwielbiają intelekt i tych, którzy go używają, akurat w przypadku liberałów ani jedna, ani druga kategoria. Bitwa pod Sedanem. Straszliwa bitwa pod Sedanem, gdzie armia francuska została przez Prusaków rozstrzelana i której konsekwencją było proklamowanie Cesarstwa Niemieckiego i ten niesamowity obraz, gdzie widzimy w samym centrum kanclerza Bismarcka. To było ukoronowanie polityki Bismarcka, prawda? Tak jest. Nie tylko rozstrzelano pod Sedanem armię francuską, gdybyż tylko chodziło o to, ale to było upokorzenie. No bo pod Sedanem 2 września 1870 roku poddał się Prusakom cesarz Napoleon Bonaparte. Cesarz Napoleon III. A przecież, jak wiemy, Bonaparte dał nam przykład, jak zwyciężać mamy. A tutaj takie upokorzenie. Gdybyś jeszcze poległ na polu bitwy. Ale to w jego przypadku chyba nie wchodziło w grę. Nie, no bo żeby polec, to też trzeba mieć trochę w głowie. No trzeba. Zwłaszcza wiedzieć, w którym momencie polec, aha, prawda? Bismarck doskonale pamiętał to, co Napoleon mówił, że trzy rzeczy są potrzebne do prowadzenia wojny. Pieniądze, pieniądze i pieniądze. Jeszcze raz pieniądze. Czy możemy powiedzieć, że Żydzi w otoczeniu cesarza, oni jakby to powiedzieć, stymulowali te jego polityczne, związane z frustracjami pomysły, jak rozbudowa floty na przykład, prawda? Z pewnością tak, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że to w ogóle było szersze zjawisko, bo tutaj też... To jest taka reguła, że Wilhelm II niewiele odbiegał od Niemców, od Niemiec swojego czasu, od tych Niemiec wilhelmińskich przełomu XIX-XX wieku, bo rzeczywiście też dla zdecydowanej większości środowisk żydowskich Niemcy wtedy, na początku XX wieku, no to był główny punkt odniesienia, główny też przedmiot nadziei, także na ich przyszłość polityczną. Któż dzisiaj pamięta, że do I wojny światowej siedziba ruchu sionistycznego światowego była w Berlinie? No. Nie w Szwajcarii, chociaż tam się to zaczęło, ale w Berlinie. No właśnie. I rzeczywiście, mimo tego, że rzeczywiście na początku XX wieku w Niemczech powstaje zorganizowany w sensie politycznym ruch antysemicki, no to jednak sam, można powiedzieć, kierunek migracji ludności żydowskiej pokazuje, że oni traktowali Niemcy jako taką swoją wielką nadzieję, bo jeżeli mamy do czynienia na przykład na przełomie XIX-XX wieku ze zjawiskiem tak zwanej ucieczki ze wschodu, Ostflucht, czyli odpływ ludności ze wschodnich prowincji Prusji, Niemiec do środkowych i zachodnich centrów przemysłowych, czyli Berlin i Nadrenia, to przede wszystkim, czy w tej grupie odpływającej na zachód, czyli w głąb Niemiec, to jest ludność żydowska. Na przykład ludność żydowska na zaborze pruskim wtedy właśnie na przełomie XIX-XX wieku zmniejsza się liczebnie, ale nie dlatego, że grasują jacyś okrutni polscy antysemici, którzy biją i prześladują tę ludność, tylko po prostu to jest część odpływu warunkowanego w dużym stopniu gospodarczo, ale też kulturowo, czytaj asymilacja, w głąb Niemiec. Mhm. Jeden i drugi Bonaparte, Napoleon I, Napoleon III, to poczynili naprawdę wielkie zasługi i powinny pomniki stawiać im w Niemczech w każdym właśnie mieście. Na rzecz zjednoczenia, ponieważ Napoleon I komasował te terytoria albo wymuszał ich komasację, a Napoleon III przez swoją polityczną głupotę tylko ułatwiał grę Bismarckowi. No w każdym razie efekt był taki, że tak jak pan mówi, u wschodnich granic Francji coraz mocniejsze były Prusy. Coraz mocniejsze były Prusy i rzeczywiście rola polityki francuskiej, to znaczy tej polityki rewolucyjnej, bo
Napoleon był dzieckiem rewolucji, jest taka, że rzeczywiście, jeżeli rewolucyjnym hasłem była walka o prawa uciśnionych ludów i narodów, no to najwięcej z tego skorzystali uciskani Niemcy. Wracając do naszych ulubionych liberałów, to w prasie liberalnej, narodowo-liberalnej na przełomie XIX-XX wieku w Prusach bardzo lubiono czynić porównania między ekspansją Amerykanów na tak zwany Dziki Zachód, a ekspansją Prus i niesieniu kultury przez Prusy na niemiecki wschód. No właśnie. I tu oczywiście ta figura Irokezów z nad Wisły, o której mówił Fryderyk II, była odgrzewana. I nawet niektórzy twierdzą, że Karol May swoje powieści o Szorehancie i Winnetu i cały ten cykl z Dzikiego Zachodu to właściwie kopiował tak zwane Ostmarken Literatur, czyli literaturę Marki Wschodniej tworzoną przez nacjonalistów niemieckich na potrzeby właśnie osadnictwa na wschodzie. Istnieje coś takiego jak literatura Marki Wschodniej? Ależ tak, Ostmarken normalne. Naprawdę? Literatura Marki Wschodniej, tak, na przełomie XIX-XX wieku, tak zwana Heimatliteratur, czyli literatura ojczyźniana, tworzona głównie przez pastorów ewangelickich, ale też świeckich autorów, którzy no, opisywali te dramatyczne losy osadników niemieckich na tym dzikim wschodzie, gdzie cała ta katolicka, polska, słowiańska dzicz ich otacza, a oni niosą tą wyższą kulturę. I kaganiec oświaty. Jak ci burowie w południowej Afryce. A tu polscy Zulusi w pióropuszach. Dokładnie, pojawia się nawet figura czarnego Polaka. Naprawdę? Tak. A to już o tym powiemy w sezonie czwartym. O co chodziło z tymi czarnymi Polakami? To jest taki ciekawy wątek. Badacze, nawet badacze anglosascy tej literatury Marki Wschodniej znaleźli, że w opisach tak zwanych tubylców, czyli Polaków, przez autorów tejże literatury, przez niemieckich autorów tejże literatury, na przykład skóra Polaków, w sensie opisu fizycznego, ona jest zazwyczaj, czy włosy, one zazwyczaj są odmalowywane jako czarne. Czarne włosy, jakaś ciemna cera, natomiast właśnie ten blondyn, osadnik, który przyjeżdża tutaj, żeby razem ze swoją, że tak powiem, walorami fizycznymi nieść walory kulturowe, jest przedstawiany zupełnie na zasadzie kontrastu inaczej. No i oczywiście wrogiem wyższej niemieckiej kultury na tych ziemiach była kobieta, Polka. Polka była traktowana jako główne zło, ponieważ ona po pierwsze popycha księży katolickich do fanatyzmu, poza tym popycha swojego mężczyznę, męża do tego, żeby sięgał za broń, gdzie może i bałamuciła tych porządnych niemieckich mężczyzn, którzy przyjeżdżają tu na wschód, zakochują się i przechodzą na katolicyzm. Proponuję ubiegać się o jakiś grant europejski, na przykład wykluczenie kobiet polskich w obrazie upowszechnianym przez literaturę Marki Wschodniej jako przykład maskulinistycznego, dominującego sposobu narracji. Szowinizmu i szuryzmu. Tak. A propos szuryzmu. Duchownych ewangelickich. A propos szuryzmu. Ja proponuję od lat kolegom, którzy zbierają punkty, bo teraz w nauce, proszę Państwa, najważniejsze są punkty, a najbardziej punktodajne czasopisma są z tak zwanej listy filadelfijskiej, a na niej prominentne miejsce zajmują pisma feministyczne, na przykład z Nowej Zelandii jakieś periodyki. I mówię kolegom, słuchajcie, chcecie mieć punkty, chcecie mieć grant europejski, napiszcie ciąg artykułów, na przykład pod tytułem Prawa czarnych lesbijek w monarchii Fryderyka II. Luz, od razu. Ktoś może powiedzieć uprzedzony, że przecież nie było czarnych lesbijek w monarchii Fryderyka II, ale od tego jest metodologia, żeby przejrzeć to milczenie jako wynik spisku białych mężczyzn, którzy oczywiście celowo zamilczali ten problem. A potem... Ileż punktów, ileż grantów, jakieś nowe perspektywy badawcze. We'll be back. Niebawem.